Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Witam, panie sędzio, bardzo serdecznie. Panie sędzio, czym różnią się obecne zasady dyscyplinarne dzisiaj od tych, z których strzegli, które egzekwowali pana poprzednicy? No ja bym powiedział, że tej różnicy nie ma znacznej. Ogólne pytanie o zasady dyscyplinarne zapewne dotyczą powoływania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców. To rzeczywiście należy do ministra sprawiedliwości. Natomiast samo zagadnienie prowadzenia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zasadniczo nie uległo zmianie. Ale ja pytam o zasady, czyli jest jakaś większa wrażliwość na pewne sprawy, której nie mieli wcześniej poprzednicy. Czyli pan redaktor pyta o praktykę. O praktykę, dokładnie. Sądzę, że nie. Mówię to jako rzecznik, jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, który tę funkcję niegdyś pełnił przez kilka lat. Nie kierowałem się inną wrażliwością, nie kierowałem się innymi zasadami, nie kierowałem się inną oceną ewentualnych przewinień dyscyplinarnych ze strony sędziów. Te kryteria, jak sądzę, są tożsame. Mhm. Ile postępowań dyscyplinarnych jest w tej chwili prowadzonych? No oczywiście liczbowo trudno tutaj precyzyjnie podać tę wielkość, ponieważ poza faktem, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych ma dwóch zastępców zgodnie z ustawą, to jednocześnie przy każdym sądzie okręgowym w kraju, a także sądzie apelacyjnym w kraju działają rzecznicy, tak, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, którzy prowadzą szereg postępowań. Słyszę, w skali krajowej trudno mi to jednoznacznie cyfrowo oszacować. Nie prowadzicie Państwo takich statystyk? Takich statystyk istotnie nie prowadzimy, natomiast co do poszczególnych postępowań, które są wszczynane, jesteśmy o tym informowani przez zastępców rzecznika, którzy zazwyczaj, ustawowego obowiązku nie ma, ale zazwyczaj kierują do nas informacje o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, także odpis postanowienia o przedstawieniu ewentualnych zarzutów dyscyplinarnych sędziom. Niemniej... Czyli nie możemy na przykład stwierdzić, czy liczba tych postępowań wyjaśniających, a później ewentualnie postępowań dyscyplinarnych, ona wzrosła w ostatnich latach, na tyle, jest mniejsza? Rozumiem. Na tyle, na ile pamiętam statystyki, ona nie wzrosła znacząco. A jakościowo? Może zmieniły się jakościowo sprawy, które są prowadzone przez rzeczników i przewinienia sędziów? Powiem tak, sądzę, że nie. Sądzę, że nie. Są to najprzeróżniejsze sprawy dotyczące przeróżnych działań sędziów. Gdy chodzi o jakościową zmianę, zakładam, że pan redaktor pyta tutaj o przedmiot takiego postępowania, myślę, że w skali kraju takiej zmiany nie dostrzeżemy. Panie sędzio, bo ja jak obserwuję chociażby doniesienia medialne, nawet w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, to mam takie wrażenie, że prowadzona jest jakaś taka operacja dyscyplinująca sędziów, którzy w różny sposób, czy to zabierają głos w debacie publicznej odnoszącej się do tego konfliktu, z jednej strony do reform, które zostały wprowadzone dotyczących sądownictwa, a z drugiej strony do pewnego konfliktu, który toczy się między władzą polityczną a władzą sądowniczą. I czy to jest dobre odczucie? Bo tych spraw, mam wrażenie, wcześniej nie było, a w tej chwili jest ich całkiem sporo. W moim przekonaniu, nie tylko w moim, czynności rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz zastępców rzecznika dyscyplinarnego dotyczące tych sytuacji, o których mówi pan redaktor, i dziękuję za to pytanie, wynikają z faktu, że jesteśmy świadkami podejmowania działań o charakterze politycznym przez sędziów. Czy to determinuje odmienną ocenę aktywności rzecznika dyscyplinarnego w ostatnim czasie? W moim przekonaniu nie, ponieważ znakomita większość tych spraw, o których mówi pan redaktor, a jak sięgam pamięcią, wszystkie takie sprawy, w tej chwili toczą się na etapie wstępnych czynności wyjaśniających. To nie są postępowania dyscyplinarne. Ja oczywiście jestem gotów podjąć dyskusję o każdej z tych spraw. Zaraz o to zapytam. Może nie o każdą, ale o kilka. Bardzo proszę. Dobrze, ale panie sędzio, czy
nie jest tak, że Państwo nie macie takiej refleksji, no bo mamy w tej chwili bardzo ostrą debatę w kraju, zarówno tak. między władzą polityczną, a władzą sądowniczą, jak i wewnątrz środowiska sędziowskiego. Tak. I czy ta granica, nazwijmy to tolerancji na tą debatę i na słowa, jakie padają w tej debacie, nie powinna być jednak większa w takiej sytuacji, bo można sobie wyobrazić, że środowisko jest podzielone, w większości to środowisko krytycznie ocenia obecne zmiany. No jeżeli Państwo będziecie tak wrażliwi na każde słowa krytyki czy na ostrej dyskusji, to może się okazać, że nagle te postępowania wyjaśniające, a później nawet dyscyplinarne, może mieć ogromna liczba sędziów i co mnie chyba nie jest, nie byłoby dobrą sytuacją. Polemizowałbym z tą tezą, ponieważ jestem przekonany, że ta granica tolerancji lokuje się naprawdę wysoko. Jeżeli chodzi o wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w sprawach, w których przedmiotem czynności rzecznika dyscyplinarnego są wypowiedzi o charakterze politycznym, tych postępowań jest bardzo niewiele. Jak już zasygnalizowałem, jestem gotów otwarcie, na tyle, na ile prawo mi pozwala, mówić o tych sprawach. Natomiast my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania miary, którą wytycza Konstytucja. Przepis artykułu 178 ust. 3 Konstytucji zabrania sędziom prowadzenia działalności o charakterze politycznym. Myślę, że to jest ta granica. Jeżeli sędzia formułuje krytykę działań rzecznika, jeżeli sędzia formułuje krytykę takich działań organów państwa, które mają bezpośrednie przełożenie na uwarunkowania pracy orzeczniczej, trudno tutaj mówić o przekroczeniu miary. Mhm. Natomiast my podejmujemy aktywność wówczas, gdy ta miara zostanie przekroczona i jest to ewidentne. No, nawiązał pan, panie sędziu, do sprawy pana sędziego Jęksy z Poznania, tak, i krytyki działań pana zastępcy. No i jest pytanie, czy sędzia, czy rzecznik jest, czy instytucja rzecznika jest, jest instytucją no, tak usytuowaną, że sędzia nie jest w stanie, nie ma prawa wejść z rzecznikiem w polemikę jakąkolwiek? Ale z rzecznikiem ma prawo wejść w polemikę. Mhm. Ja powiedziałem, że płaszczyzną oceny prawidłowości działań i dopuszczalności działań, o których mowa, jest przepis artykułu 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to wyklucza ewentualną polemikę z rzecznikiem? Nie. Przeciwnie. Przepis dopuszcza taką polemikę w artykule 114 ust. 1 Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, kiedy to sędziemu służy prawo do zajęcia stanowiska drogą oświadczenia. A tak się chyba stało w tym Tak się chyba stało, natomiast trzeba pamiętać, że pan sędzia, o którym pan zechciał w tej chwili powiedzieć, rzeczywiście jest adresatem zarzutu dyscyplinarnego, ale nie chodzi tu o polemikę z rzecznikiem, tylko chodzi tu o, w moim przekonaniu, najzupełniej niedopuszczalne zachowanie polegające na powiązaniu kierunku rozstrzygnięcia sprawy sądowej w sytuacji zupełnej bezsporności wyczerpania w zachowaniu osoby obwinionej znamion czynu zabronionego przez ustawę, powiązania z jednoznacznie zadeklarowanym poglądem politycznym, a wręcz z pochwałą tego rodzaju zachowania, co podkreślam, wyczerpującego znamiona czynu zabronionego. Ale czy to, panie sędziu, nie jest ingerencja w działalność orzeczniczą już w tej chwili nie, rzecznika? To nie jest ingerencja. Uzasadnienie jest powiązane tak, ściśle z... Uzasadnienie jest powiązane, natomiast czy powstaje pytanie i rzecznik dyscyplinarny znalazł odpowiedź na to pytanie, czy orzeczenie może zostać sprowadzone do manifestacji politycznej, która usprawiedliwiać ma działanie osoby realizującej cechy czynu zabronionego. Czy nie doszło tutaj do przekroczenia miary, którą sędzia winien zachować z mocy przepisów konstytucyjnych, a także ustawowych? Czy jeżeli spotykamy się z aprobatą w gruncie rzeczy dla czynu zabronionego, dlatego że aprobata ta w przekonaniu sędziego uwarunkowana jest funkcjonowaniem organów państwowych, czy sędzia nie przekracza tych granic, które winien zachować. I to i w, takim, w takiej sytuacji jest dopuszczalna ingerencja w jego orzeczenie? To nie jest ingerencja w orzeczenie, panie redaktorze. Znaczy on jest pociągnięty do, znaczy toczy się postępowanie wyjaśniające przeciwko niemu w związku z wydaniem przez niego orzeczenia, nie? Przez to, że on coś zrobił, tylko przez to, co zrobił na sali sądowej. A może w związku z motywami tego orzeczenia,
które mają charakter pozadowodowy, ponieważ jest jasne, że i bezsporne... A sędzia nie ma swobody, żeby o tym sędzia dobierać argumentów? Sędzia oczywiście ma swobodę, ale powstaje pytanie, czy ta swoboda sięga prowadzenia aktywności o charakterze politycznym. A to jest ocenne, panie sędzio, to przecież to nie można... Tak, w ostateczności oczywiście oceny tej dokona sąd. Rzecznik zajął stanowisko, iż manifest o charakterze politycznym, sprowadzający się do jednoznacznej, bardzo krytycznej oceny działalności organów państwa jako usprawiedliwienia popełnienia czynu zabronionego, jest naruszeniem tych granic, które wyznaczają swobodę orzekania. Nie mamy tutaj już do czynienia ze swobodą orzekania, ale mamy do czynienia z naruszeniem przepisu artykułu 178 ust. 3 Konstytucji. Sędzia powiązał udzielenie ochrony prawnej podmiotom pokrzywdzonym z własnymi poglądami politycznymi i uwarunkował udzielenie tej ochrony od własnych poglądów politycznych. To jest przekroczenie granic wytyczanych przez polskie prawodawstwo. Oczywiście... Ale jest to też ingerencja w jego niezawisłe orzeczenie. Ja zakładam, że sędzia jest niezawisły w zakresie orzekania, natomiast fakt niezawisłości nie wpływa w ogóle na ocenę miary działań sędziego, która ta miara powinna zakładać zachowanie przepisu artykułu 178 ust. 3 Konstytucji. Panie sędzio, ale w takim razie pójdźmy dalej, bo ta sprawa się nie skończyła na tym. Sędzia Jęksa udzielił wyjaśnienia obszernego, tak, gdzie zarzucił pana zastępcy, że nie do końca zapoznał się ze sprawą. I na tej podstawie zostało wszczęte drugie postępowanie wyjaśniające. Nie, panie redaktorze, nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Wyjaśniające. Trudno mówić tutaj o wszczęciu postępowania, to jest podjęcie wstępnych czynności wyjaśniających, okay, zmierzających dopiero do wykazania, czy zaistniał delikt dyscyplinarny, czy też nie. Także charakter tych czynności nie uprawnia do stwierdzenia, że wszczęto postępowanie, nie wszczęto. Ale dlaczego, skąd w ogóle ta reakcja na to, że sędzia tylko i wyłącznie bronił się, tak? Bo można powiedzieć, że on się bronił, udzielając tych pisemnych wyjaśnień, bronił się. Czy ta reakcja nie jest nadmierna, że zaczyna się kolejne wyjaśnienie? Powiem w ten sposób, jeżeli ustalimy, że sędzia nie przekroczył tych granic, wedle których jego obrona nie narusza zasad etyki, które sędzia powinien zachować, oczywiście postępowanie dyscyplinarne... To proszę powiedzieć, dlaczego naruszył? Ja nie twierdzę, że naruszył. To jest dopiero przedmiot wstępnej analizy. Czy rzecznik ma wątpliwości, czy działał zgodnie z zasadami, tak to można powiedzieć? Z zasadami. Dlaczego ma takie wątpliwości? No dlatego, że sformułowania, które zostały użyte, zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, sędziów sądów powszechnych, w oświadczeniu pana sędziego, reguły takie mogą naruszać, co nie znaczy, że naruszyły. Powtarzam, chodzi tutaj o wstępne czynności wyjaśniające. Oczywiście polemikę i dyskusję jestem w stanie podjąć wówczas, gdy te czynności spuentowane zostaną ostateczną decyzją, której nie ma. Ale nie obawia się pan, że takie, bo ja właśnie wspominałem o tej takiej nadwrażliwości na słowa. Czy nie obawia się, że to jest, że taka postawa może mieć destrukcyjny wpływ na całą populację sędziów, bo jest coś takiego jak efekt mrużący, tak? Że jeżeli sędzia będzie, patrząc na taki przykład, może w pewnym momencie się zacząć czegoś obawiać, że powiedzenie czegoś chociażby na sali sądowej może być poddane ocenie, a nawet zagrożone postępowaniem dyscyplinarnym. Czy to nie jest takie przesunięcie się trochę w niebezpiecznym kierunku? Uważam, że nie. Ponieważ sytuacja, o której mówimy, ma charakter precedensu. To bardzo niebezpiecznego precedensu. Precedensu, dokładnie. Ja nie mówię, tak, precedensu pan rektor ma na myśli czynności rzecznika, ja mówię o czynnościach sędziego. Powtarzam, ten precedens, niezwykle niebezpieczny w moim przekonaniu, polega na uwarunkowaniu udzielenia ochrony prawnej i traktujmy to jako przykład. Przykład, który niestety może znaleźć swoje naśladownictwo. No tak, ale ja pamiętam kilka lat temu sędzia Tuleja w pewnej głośnej sprawie dotyczącej Mariusza Kamińskiego, CBA, też w uzasadnieniu dosyć takie daleko idące uzasadnienie, gdzie porównał do pewnych działań z lat 50. i tak dalej, stalinowskich, i tutaj takiej reakcji nie było wtedy.
Pamięta pan tą historię? Tak, oczywiście, doskonale pamiętam tę historię. Pamiętam również komentarze także w środkach masowych. No tak, ale komentarze to jest jakby inna historia. Reakcja organów dyscyplinarnych. Reakcja, tak, ale ja może nawiążę do tych komentarzy, ponieważ komentarze wybrzmiewały w ten sposób także w środkach masowego przekazu, że być może ta reakcja powinna zaistnieć. Mhm. Czyli jednak zasady się zmieniły teraz? Tak? Nie, zasady się nie zmieniły, tylko zasady są te same, tylko po prostu trzeba czuwać nad ich wypełnieniem. Panie sędzie, to inna sprawa. Sędzia z Gdańska, która ma też postępowanie wyjaśniające, ponieważ przyjęła nagrodę równości od władz Gdańska. I co w tym złego jest, że sędzia przyjęła, dlaczego to ma uchybiać godności urzędu, przyjęcie nagrody? Samo przyjęcie nagrody oczywiście godności... Sędzia z Budowska. Zabudowska. Zabudowska, przepraszam. Samo przyjęcie nagrody oczywiście godności sędziowskiej, zasad etyki sędziego nie narusza. Natomiast w kręgu zainteresowania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych legło to, że przyjęcie tej nagrody miało miejsce od osoby, która w tym samym sądzie, w którym orzekała pani sędzia Zabudowska, miała status osoby oskarżonej, a chodzi tu o nagrodę pieniężną. Jakkolwiek nie przesądzam, bo nie sposób przesądzić, czy całokształt uwarunkowań, w których do tego doszło, stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, to z całą pewnością do podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających. Znaczy, proszę, bo ta informacja nie przebiła się, czy jak to została, nagroda została przyjęta przez osobę oskarżonej. Znaczy... No, po prostu. Mhm. Osoba, która wręczyła tę nagrodę, miała status osoby oskarżonej w sądzie, w którym orzekała pani sędzia Zabudowska. Mhm. I czy sędzia o tym wiedziała, czy to jest... Rozumiem, to jest właśnie... że przepisy dyscyplinarne zabraniają, tak? Nie ma wprost przepisu dyscyplinarnego, który by kazuistycznie zabraniał takiego zachowania. No bo... Natomiast rzecznik dyscyplinarny ma powinność zweryfikowania na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, jaki charakter miało zachowanie pani sędzi w tych okolicznościach i czy stanowić to może podstawę do sformułowania zarzutu deliktu dyscyplinarnego. I to... Czego nie przesądzam, absolutnie. Mhm. To mamy inne historie. Sędzia Kamińska i wypowiedź na jednej z seminariów. No tak, pyta mnie pan redaktor o zachowanie pani sędzi, która nie jest sędzią sądu powszechnego. Oczywiście. Panie sędzio, są inne historie. Postępowania wyjaśniające za pytania prejudycjalne chociażby. Ja rozumiem. Pan redaktor użył skrótu myślowego. Tak. Co oczywiście respektuje pytanie, postępowanie wyjaśniające za pytanie prejudycjalne. Tak, no chociażby sędzia Tuleja. W związku z pytaniem prejudycjalnym, no tak, tu również nie mamy do czynienia z postępowaniem dyscyplinarnym, tylko, bo takiego zarzutu wobec sędziego Tuleja... Wyjaśniające, tak. Dokładnie. Mhm. Jest, ale ja podkreślam, ponieważ w środkach masowego przekazu mamy najzupełniej błędną tożsamienie tych dwóch sytuacji. No tak, no ostatnio dziennikarz nawet został skazany z tego powodu, więc staramy się tego przestrzegać bardzo. Tak. Natomiast gdy chodzi o sytuację, o której pan rektor mówi, nie samo zadanie pytania prejudycjalnego samo w sobie jest przesłanką podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających. Chodzi tutaj wszak o sytuację, w której treść tego pytania i jego związek ze sprawą, a także związek z prawem unijnym, leży w jaskrawej sprzeczności z regulacją przepisu artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które warunkuje skierowanie pytania prejudycjalnego od wskazanych tam przesłanek. Mianowicie chodzi o wykładnię prawa traktatowego, a także aktów prawnych stanowionych przez instytucje bądź organy unijne, jeżeli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez kraj związkowy. Pani... I jeżeli pan redaktor pozwoli. W tej sytuacji do zadania pytań prejudycjalnych doszło z jaskrawym naruszeniem tego przepisu. Natomiast nie samo tylko naruszenie tego przepisu stanowiło przesłankę podjęcia wstępnych czynności wyjaśniających, ale działanie sądu, które pozostawało z tym w bezpośrednim związku. Mianowicie doszło do zawieszenia, zniweczenia biegu postępowań, także postępowania w głośnej sprawie karnej, w której szereg osób oczekuje ochrony prawnej długich lat, bardzo skomplikowanego i głośnego
w opinii publicznej postępowania karnego poprzez wadliwe, jaskrawo wadliwe zastosowanie przepisu artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ja już nie będę w tej chwili nawiązywał. A kto to ocenił, że to było wadliwe? No sędzia przyjął taką interpretację, miał do tego prawo, jest, ma autonomię orzeczniczą, oczywiście, że decyzyjną, ma autonomię. Więc przyjął taką interpretację. Ona mogła być błędna, no ale... A czy ona jest błędna, panie redaktorze? Wykażą... Przesłanki obiektywne jakieś są, że jest błędna? Ale musimy... Przesłanki obiektywne, gdy chodzi o swobodę orzekania, a także gdy chodzi o ocenę przekroczenia granic swobody orzekania, ocenia sąd. Mhm. Natomiast my prowadzimy wstępne, podkreślam, czynności wyjaśniające, które mają na celu wykazanie, czy naruszenie prawa w tej sytuacji nie może prowadzić do sformułowania zarzutu dyscyplinarnego. Jeżeli chodzi o prawidłowość zastosowania powyższego przepisu, czy też jeżeli chodzi o jaskrawą wadliwość, byłoby precyzyjniej powiedzieć, zastosowanie tego przepisu, no, pragnę odwołać się tutaj do stanowiska Komisji Europejskiej, wypowiedzianego w ostatnim czasie, z którego wynika, że pytania prejudycjalne, o których mowa, były po prostu niedopuszczalne. No, ale wtedy państwo tego nie wiedzieli. A kiedy, panie redaktorze? No, sam pan powiedział, że odpowiedź była teraz, a sędzia skierował no, opierając się na interpretację, no bo musiał się oprzeć na czymś. No tak, ale... Zresztą, czy to, że ta odpowiedź, odrzucenie tego pytania prejudycjalnego jest też podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie? W żadnym wypadku. Jest tylko przyczynkiem do prowadzenia dyskusji. Jest tylko przyczynkiem do prowadzenia dyskusji. Które może skończyć się postępowaniem dyscyplinarnym. Ale nie musi. Skończy się postępowaniem... Perspektywa nie możemy... jednak... Proszę nie zakładać braku obiektywizmu ze strony rzecznika dyscyplinarnego, bo ta perspektywa nie jest przesądzona. Delikt dyscyplinarny to jest oczywiste i rażące naruszenie przepisów, bądź oczywiste i rażące naruszenie innych reguł wiążących sędziego w jego służbie i poza służbą. Proszę zechcieć zauważyć, że te czynności, o których mowa, a które prowadzone są obecnie, mają dopiero na celu zweryfikowanie, czy do deliktu doszło. No tak, ale panie sędzie, tutaj, przepraszam, że przerwę. No, sprawa dotyczy sędziego, który jest bardzo krytyczny i bardzo zaangażowany w krytykę tych ostatnich zmian w sądownictwie, również dotyczących nowych zasad postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. I tutaj nasuwa się jednak pewne skojarzenie i pewna analogia, że to jednak ta sprawa w jakiś sposób mogła zaciążyć na takiej reakcji. Dla mnie jest to skojarzenie i refleksja pozaprawna. Ja trzymam się i będę trzymał się weryfikacji ustaw. Nie zmienia faktu, że ta refleksja, panie sędzio, jest. Czas nam się kończy. Zapytam jeszcze o jedną sprawę sędziego Żurka, sędziego Waldemara Żurka, który w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że nie uznaje rzecznika dyscyplinarnego. Co w takiej sytuacji? Co z sędzią Żurkiem? To jest wybór pana sędziego Żurka, ponieważ postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego toczyć się może z udziałem sędziego stojącego pod zarzutem przewinienia dyscyplinarnego, natomiast pan sędzia Żurek nie ma powinności składania oświadczeń bądź wniosków dowodowych. Jeżeli sobie tego nie życzy, to jest jego wybór. Wybór sprowadzający się do uczestnictwa w procedurze prowadzonej przez rzecznika dyscyplinarnego bądź odstąpienia od własnych praw. Czyli rozumiem, że to postępowanie będzie się dalej toczyć bez względu na jego obecność i finał też będzie... Powiem w ten sposób. Jaki będzie finał, nie wiem. Natomiast i to chyba bardzo dobrze, że nie wiem. Prawda? Natomiast uczestnictwo pana sędziego Żurka w czynnościach, o których mowa, nie determinuje biegu tego postępowania. A słowa sędziego Żurka, który mówi, że nie uznaje rzecznika dyscyplinarnego, bo jest to rzecznik nie sędziów, tylko ministra. No, czy powstaje, to jest materiał na postępowanie kolejne? Nie sądzę, by to był materiał na postępowanie. Tutaj nie ma tej wrażliwości. Zachowuję wrażliwość, natomiast jeżeli na początku naszej rozmowy mówiliśmy o daleko idącej tolerancji dla sędziów, którzy wdają się w polemikę, czy wręcz krytykują działania rzecznika dyscyplinarnego, to trzymajmy się tej reguły, tej zasady. To, że pan sędzia Żurek twierdzi, że rzecznik dyscyplinarny miałby być reprezentantem sędziów, no, pozwala zadać pytanie, czy prokurator, który prowadzi postępowania przygotowawcze na określonym obszarze, również może
należycie pełnić swoją funkcję, jeżeli będzie reprezentantem osób funkcjonujących na obszarze jego aktywności służbowej. No to jest stanowisko, z którym się całkowicie nie zgadzam oczywiście. Znaczy te słowa, one chyba nawet nie chodzi o kontekst, że zrozumiałe zostały odebrane, no one po prostu były taką deklaracją wypowiedzenia posłuszeństwa. Posłuszeństwo w tym wypadku to jest sformułowanie pozaprocesowe. Jeżeli to, co pan jeżeli redaktor... sędzia nie uznaje organu sędziowskiego, mówi o tym publicznie, jakie to ma konsekwencje procesowe w sprawie przeciwko panu sędziemu Żurkowi? No, lekceważenie organów sądowych... Lekceważenie to jest również sformułowanie pozaprocesowe. Jeżeli stwierdził, że nie uznaje, a jeżeli przypominam sobie tę wypowiedź, to... owa deklaracja pozostawała w ścisłym związku z publicznym stwierdzeniem, iż odmówi udziału w procedurze przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Jak podkreślam, jest to wybór pana sędziego. I tyle. Panie sędzio, tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9 na Rzecz o Polityce.